Witamy serdecznie, jesteśmy na charytatywnej imprezie dla Jasia. Jak widać, tutaj pani, która zaprasza na deptak zwierzyńców, sprzedaje fajne rzeczy, fajne, ekologiczne, zdrowe przede wszystkim. Są to woreczki, pewnie większość z Was zna, wypełnione albo lawendą, takie, ja to nazywam śpioszki. Tutaj pani reklamuje poduszkę limfatyczną na twarz, wypełniona gryką, siemieniem lnianym. Firma Cyberna oponowała wspaniały napisem Roztocze, bardzo klimatyczny. Tutaj pani mówi, że stoi w zwierzyńcu, sprzedaje swoje lniane ubrania, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, byłby na wakacjach lub przejazdem, zawsze może znaleźć coś ciekawego. Ceny naprawdę są fajne, mogę pokazać. O właśnie. Jak zalniane ubrania, które polecam. Cena jest naprawdę fajna. Len ma te właściwości, że przynajmniej stopień obniża temperaturę powietrza, czyli jeżeli nosimy je na swoim ciele, zawsze jest stopień, półtora stopnia niżej niż jest temperatura otoczenia. Dobrze się wchłania. No jest, no jak to nasz len po konopiach. Polecam. Konopie jeszcze nie są w Polsce tak znane z ubrań, a powinny być. Ale len jest świetny, znany od dawna. Więc ubrania są świetne. Sama dzisiaj jestem w nich ubrana. Na upały. Komary nie gryzą, robaki też nie. Mniej po prostu są lnem zainteresowane. Więc, czy mogę pani buzię pokazać, czy nie bardzo? To jest pani, która sprzedaje w zwierzyńcu. Zapraszam serdecznie, bo tkaniny piękne. No właśnie, zapraszamy. Dziękuję, hej, pa!